Witajcie. Ja jestem Małgorzata Wyszkiewicz. Hanna Lazarowicz. Jesteśmy nauczycielkami języka angielskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Dzisiaj zapraszamy Was serdecznie, abyście obejrzeli naszą szkołę. Zobaczycie naszych uczniów, naszych nauczycieli, weźmiecie udział w lekcjach i poznacie nas z trochę innej strony. Zapraszamy, chodźcie. Dzisiaj po szkole oprowadzą Was nasi uczniowie Julka i Hubert z klasy drugiej dwujęzycznej. Julia i Hubert będą Waszymi przewodnikami. Zaprowadzą Was na lekcje, pokażą Wam szkolne imprezy. Będą z Wami spędzać czas. Oto Wasi starsi koledzy z klasy promedycznej. Wybrali te klasy, ponieważ chcą studiować medycynę, farmację lub inne kierunki medyczne. Szkoła oferuje Wam dwie klasy promedyczne, D i E. Jeżeli wybierzecie tę klasę, będziecie się uczyć na poziomie rozszerzonym biologii i chemii. Od klasy drugiej będziecie realizować trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym, który sami sobie wybierzecie spośród 6 przedmiotów do wyboru. Możecie wybrać sobie na przykład matematykę, angielski, fizykę czy informatykę, które dopełnią Waszego starannego przygotowania do dalszej edukacji. Umożliwia Wam to międzyklasowy system fakultatywny, który uwzględnia indywidualne predyspozycje ucznia. Jeżeli wybierzecie tę klasę, będziecie uczestniczyć w seminariach z chemii na Politechnice Rzeszowskiej i warsztatach ekologicznych organizowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię. Będziecie mieli okazję poznać pracę lekarzy w Instytucie Patomorfologii Krośnieńskiego Szpitala. A także brać udział w zajęciach przyrodniczych w terenie. I pokazach niezwykłych doświadczeń chemicznych Zbigniewa Szydło, profesora renomowanej Highgate School w Londynie. Klasy promedyczne cieszą się ogromną popularnością, ale jeżeli wolicie coś bardziej ścisłego i bez matematyki Wasz świat nie ma sensu, to nasza szkoła ma dla Was ciekawą propozycję. To uczniowie klasy matematyczno-fizycznej. Nauka w tej klasie zapewni im bardzo solidne przygotowanie do matury i na każde studia techniczne i informatyczne. Jeżeli wybierzecie tę klasę, będziecie się uczyć matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym. Od klasy drugiej będziecie realizować trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym, który sami sobie wybierzecie spośród 6 przedmiotów do wyboru. Uczniowie tej klasy najczęściej wybierają informatykę, angielski, ale mogą też wybrać np. chemię, geografię lub biologię. Po lekcjach dla chętnych uczniów szkoła oferuje wiele ciekawych zajęć. Dla pasjonatów matematyki i informatyki obozy naukowe, a także warsztaty na UJC, a dla fizyków zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Mamy też kółko astronomiczne i zajęcia w obserwatorium astronomicznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów klasy pierwszej B, profesor prowadzi cotygodniowe dodatkowe zajęcia, na których uczy rozwiązywania zadań z fizyki od podstaw. Warto podkreślić, że wszyscy, którzy chcieliby studiować w przyszłości informatykę, muszą najpierw dobrze rozumieć matematykę. A nasza szkoła zapewnia to wszystkim uczniom klas z matematyką rozszerzoną. W naszej szkole mam jeszcze dwie klasy z matematyką w roli głównej – politechniczną i techniczno-ekonomiczną. Jak wskazuje nazwa klasy, staramy się, aby skupiały one uczniów o podobnych zainteresowaniach. W obu tych klasach przedmiotami bazowymi, których uczymy się na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej, są matematyka i język angielski. Od klasy drugiej wybieracie sobie trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym według osobistych upodobań. Może to być na przykład fizyka, chemia, biologia, geografia lub informatyka. Szczególnie polecamy te klasy wszystkim tym kandydatom, którzy jeszcze nie są do końca zdecydowani co do swojej dalszej drogi kształcenia. Klasa pierwsza daje im czas na podjęcie ostatecznej decyzji, a nasi nauczyciele pomogą Wam w podjęciu tej właściwej. W klasie C możecie po lekcjach uczestniczyć w zajęciach kółka matematycznego oraz zajęciach laboratoryjnych z fizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także w zajęciach z programowania i robotyki lub rysunku technicznego. Jakie masz dzisiaj skarpetki? Skarpetki ze specjalnego projektu z przedsiębiorczości, który realizowali nasi uczniowie z klasy F. Olej Adaś. Udało nam się stworzyć coś, czego jeszcze wcześniej nie było w Koperniku. Szkolny biznes, młodzieżowe mini przedsiębiorstwo.
Szkoła budziła w nas taką chęć działania. Na skarpetkach znajdowały się wizerunki Mikołaja Kopernika, a także inne grafiki związane z kosmosem. Osiągnęliśmy chyba dosyć duży sukces, bo było bardzo duże zainteresowanie. Poza realizacją ciekawych projektów ekonomicznych, w klasie F proponujemy Wam ciekawe warsztaty w terenie z geografii oraz wizyty w Zakładzie Meteorologii w Krośnie. A dla miłośników języka angielskiego, kółko języka angielskiego z elementami języka biznesu. Wszystkim chętnym uczniom w ostatniej klasie dedykujemy zajęcia z roku zerowego AGH z matematyki i chemii, które są świetną okazją do powtórzenia materiału przed egzaminem maturalnym. Zajrzyjmy teraz do klasy dwujęzycznej, do klasy językowo-humanistyczna. Jeżeli wybierzecie tę klasę, będziecie się uczyć na poziomie rozszerzonym języka polskiego i historii. Ponadto będziecie uczyć się języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, czyli wyższym niż rozszerzony. To klasa bardzo aktywna, a uczniowie podejmują niezwykłe działania. Pracują w teatrze anglojęzycznym i debatują w języku angielskim. Zapytajmy u źródła, jak to jest z tą dwujęzycznością. Czy macie się czego obawiać? Absolutnie nie. U nas w szkole funkcjonuje model D dwujęzyczności, który polega na stopniowym wprowadzaniu języka angielskiego w trakcie nauczania danego przedmiotu. W naszej szkole dwujęzycznie nauczana jest biologia. Język angielski jest wprowadzany w konkretnym celu. To może być podpis pod zdjęciem, prezentacja, obejrzenie filmu anglojęzycznego albo przetłumaczenie tematu. Także jak widzicie, nie jest to bardzo trudne. Dacie sobie radę z pewnością. Humanistom proponujemy udział w debatach oksfordzkich, w rozprawach sądowych, redagowanie portalu społeczności kopernikańskiej Ekopernik, udział w projektach popularyzujących historię, takich jak Arsenał Pamięci oraz pracę w klubie historycznym Fundacji Moczarskich. Od klasy drugiej będziecie realizować trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym, który sami sobie wybierzecie spośród 6 przedmiotów do wyboru. Zobaczcie, ile ciekawych wydarzeń, spotkań czy wycieczek jest w naszej szkole. To Dzień Języków Obcych. Zawsze we wrześniu tańczymy belgijkę i inne tańce grupowe. Przebieramy się, są różne pyszności z różnych stron świata. A to Dzień Patrona Mikołaja Kopernika. Na wesoło, ekstra zabawa. Popatrz, a byłeś na tym rajdzie w Bieszczadach? Rajdy Kopernika to szkolne wycieczki. Możemy się wtedy lepiej poznać, odpocząć od codziennych obowiązków, poznać piękne okolice. Jest po prostu super. Tu Akademia z okazji Święta Niepodległości. Taka lekcja historii na żywo. Pamiętasz spotkanie z Adamem Ferencem? Świetny aktor i ciekawy człowiek. A wizytę konsula USA? Pamiętasz lekcje z Amerykanami, którzy mieli u nas praktyki nauczycielskie? Tak, jeszcze do dzisiaj mam kontakt z Daniel. Patrz, jaka piękna wystawa. Cenię to, że w szkole można zaprezentować swoje talenty malarskie. I wokalne. Pamiętasz Martynę, jak cudnie śpiewała na zakończenie roku szkolnego? Trzeba przyznać, że szkolna siatkówka i koszykówka mają się bardzo dobrze. Nasi sportowcy wygrywają zawody wojewódzkie. Mieliście okazję widzieć, jak funkcjonuje nasza szkoła. Jak pracujemy, jak się bawimy. Oczywiście priorytetem jest nauka i tu osiągnięcia mamy ogólnie znane. Posłuchajcie, co o naszej szkole mówią jej absolwenci i uczniowie. Myślę, że jest to genialne miejsce, w którym możecie poznać świetnych ludzi. Z różnych środowisk, bo tutaj też właśnie są ludzie zewsząd. Chodzenie do tej szkoły pozwala uczestniczyć w wielu olimpiadach, rozwijać się wszechstronnie, ale tak jak chcemy. Jeśli jest się w czymś dobrym, to naprawdę szkoła nie przeszkadza w rozwijaniu swoich pasji. Bawimy się po to, żeby się relaksować, ale także po to, by budować relacje, przyjaźnie, by uczyć się takich kompetencji, które mogą się Wam przydać w przyszłości. Hej, ja jestem Kasia Karamon i w zeszłym roku, czyli 2020, ukończyłam pierwsze liceum ogólnokształcące w Krośnie. Jestem Dominik Bysiewicz. Cześć, jestem Monika. Cześć, jestem Kuba Plenar i studiuję prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Witajcie, jestem Mateusz.
Mateusz Winiarski. Teraz jestem na Uniwersytecie Jagiellońskim na fizyce. Aktualnie jest studentką uczelni, którą widzicie za mną, czyli AGH Kraków na kierunku Inżynieria Mechatroniczna. W tym momencie znajduję się właśnie na terenie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie studiuję na kierunku lekarskim. Aktualnie student matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jak to się stało, że jestem tutaj? Zaczęło się od nauczycieli Kopernika, którzy zainteresowali mnie przedmiotami ścisłymi, co w połączeniu z ich zaangażowaniem i moją własną pracą zaowocowało świetnymi wynikami matury, a później indeksem AGH. Przez ostatnie 3 lata dojeżdżałem codziennie 40 km do Kopernika. Nie żałuję tego. Jeśli zastanawiacie się, czy rekrutować do Kopernika, to nie zastanawiajcie się 2 razy, tylko po prostu to zróbcie. To szkoła, która da Wam odwagę i siłę, żeby kroczyć później w dorosłe życie. Kopernik to jest szkoła dla Was, bo każdy znajdzie w niej coś dla siebie. W życiu warto spróbować, bo jak się nie spróbuje, to potem może tego żałować. Kopernik to dobry fundament. Super baza do rozwoju na studiach. Chciałbym Wam polecić tę szkołę jako wybór na przyszłość. Poznacie tu super ludzi i spędzicie wspaniałe chwile. Kopernik jest tylko jeden. Ale pamiętajcie, że liceum to nie tylko nauka. W czasie liceum dołączyłam do chóru Kopernika i to była jedna z moich najlepszych decyzji, bo dzięki temu uzyskałam mnóstwo przyjaciół, mnóstwo wspomnień. W tej szkole mnie zaskoczyło, jak dużo możliwości mi dała. Ta szkoła jest okazją, żeby zdobywać te okazje. Zapraszam do naszej szkoły, licząc na to, że i Wy możecie tutaj coś ciekawego wnieść i po sobie zostawić. Drodzy kandydaci, zajrzyjcie na naszą stronę internetową do zakładki Rekrutacja. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje potrzebne do naboru do szkoły, terminy, potrzebne dokumenty i numery telefonów. Na stronie szkoły nauczyciele publikują dla Was próbne testy z języka polskiego, matematyki, angielskiego, które pomogą Wam lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Skorzystajcie z tej pomocy. Uwaga! Rekrutacja do klasy dwujęzycznej trwa krócej. Trzeba złożyć wniosek do szkoły od 17 do 31 maja 2021 roku, nawet jeżeli wybierasz tę klasę na dalszej preferencji. Nie przegapcie swojej szansy. Zachęcamy Was również do polubienia naszego szkolnego Facebooka. Zaproponowaliśmy tam dla Was cykl sympatycznych konkursów pod nazwą Baw się z Kopernikiem. Zapraszamy do udziału w zabawie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Pozostaje nam Was serdecznie zaprosić. Dołączcie do nas. Czekamy na Was. Chcemy Was uczyć, chcemy Was poznać. Do zobaczenia we wrześniu. Do zobaczenia.